Cześć, z tej strony Mateusz Bogolbow z serwisu devmentor.pl. Z racji tego, że na co dzień uczę programowania, ten podcast tworzę z myślą o osobach, które są na początku swojej drogi programistycznej. Startujesz w branży IT? Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął Cię żaden odcinek. Zaczynamy! Dziś moim gościem jest Martin Gavlita. Martin opowie nam o poszukiwaniach pracy dla junior frontend developera w Norwegii. Martinie, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie na rozmowę. No ja również dziękuję za zaproszenie. Witam Cię, Mateusz. Witam wszystkich słuchających. Martinie, to może przedstawiłbyś się i powiedział nam, co łączy Cię z branżą IT? No, jak już Mateusz powiedział, nazywam się Martin, pochodzę z Górnego Śląska i od 2016 roku mieszkam z przerwami w Oslo w Norwegii, a z IT łączy mnie fakt, że pracuję w IT. Pracuję w firmie z zachodniej części Oslo, zajmującej się produkcją rozwiązań i aplikacji dla przemysłu restauracyjnego. Mhm. Może też byś wspomniał, że w zasadzie przebranżowiłeś się, tak? Czyli nie masz jak gdyby wykształcenia związanego z informatyką, tylko jak gdyby w własnym zakresie uczyłeś się i skutecznie się przebranżowiłeś i pracy szukałeś właśnie w Norwegii. Zgadza się? Dokładnie tak, zgadza się. No akurat zacząłem ten proces przebranżowiania się, mieszkając już tutaj. Zacząłem go dokładnie 2 miesiące przed tym, jak wybuchła korona, więc to nie był taki projekt korona, jak to niektórzy prowadzili. Natomiast no, głównie ten cały czas, kiedy ja uczyłem się samemu programowania, przypadł na koronę, więc było mi trochę łatwiej, bo po prostu nawet nie mogłem nigdzie wyjść. Więc tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o moje wykształcenie, no to ja skończyłem prawo we Wrocławiu w 2015 roku. Później zdałem na aplikację i wyjechałem do Norwegii na tam parę miesięcy, po prostu zobaczyć, trochę sobie to robić jako świeżo upieczony absolwent i wyjechać na tak zwany gap year, po czym wyjechałem do Australii, ale jak wróciłem, to za bardzo mi się już nie chciało wracać na tą aplikację i postanowiłem, że pojadę dalej, wrócę do Norwegii i w Norwegii akurat w ten czas pracowałem jako menadżer baru. No i była taka sytuacja chyba z końcem 2019 roku, że zmieniłem pracę, zacząłem szukać nowej pracy, ale w tym czasie wybuchła korona, więc to było rzeczywiste, że w tej dziedzinie na pewno nic nie znajdę. No i tak zacząłem nieśmiało zerkać w programowanie, bo kiedyś już pamiętam, miałem z tym małe doświadczenie, ale po prostu tam grałem sobie z HTML-em i CSS. No i postanowiłem sobie, że jeśli mnie to będzie przez 2-3 miesiące satysfakcjonować i interesować, to zastanowię się co dalej. I później jakoś tak naturalnie to przeszło, że znalazłem ogłoszenie twojego mentoringu i zadzwoniłem po rozmowie już byłem raczej przekonany do tego, że okej, to jest taki moment, kiedy trzeba coś decydować i że programowanie po 3 miesiącach mnie na tyle satysfakcjonowało, że postanowiłem, okej, zainwestuję więcej pieniędzy i spróbuję znaleźć w tym pracę. No i znalazłeś tę pracę w Norwegii, to powiedz nam może na samym początku, czy twoim zdaniem w ogóle znajomość języka norweskiego pomaga, a może wręcz jest niezbędne do tego, żeby znaleźć pracę w IT właśnie w Norwegii? No, znajomość norweskiego na pewno jest dużym plusem, jeśli nie powiem ogromnym. Natomiast jestem w 100% przekonany i znam nawet osoby, które nie władają norweskim, a znalazły pracę i to w IT, i to w innych branżach. Myślę, że to po prostu kwestia tego, jak szefostwo twoje i jak ewentualnie rekruterzy podchodzą do twojego CV, do twoich umiejętności językowych. Po prostu kwestia taka bardziej ludzka chyba niż techniczna, bo wiadomo, że po angielsku każdy się tutaj dogada, natomiast no, myślę, że pokazanie Norwegom, że imigrant jest w stanie się nauczyć języka i zada sobie ten trud, na pewno dowodzi, że osoba jest bardziej zmotywowana i bardzo skupiona na tym, co robi i dobrze ma wszystko zaplanowane, więc myślę, że to na pewno jest ogromny plus, jeśli się mówi po norwesku, a przynajmniej próbuje. Też nie należy się bać norweskiego, ponieważ ludzie są tu raczej bardzo uprzejmi, nikt nigdy nie wytyka żadnych błędów, oni bardzo serdecznie do tego podchodzą, więc język jak najbardziej.
Natomiast ja zacząłem też mówić dopiero z 2020 rok, tak mniej więcej, przeszedłem na jakąś płynność. No i trzeba też zwrócić uwagę na to, że większość ofert jest po prostu publikowana w języku norweskim. I często informacja, że norweski jest wymagany, ale powiedziałbym, że to tak może 50 na 50, w których ten wers się pojawia. No i we wszystkich ogłoszeniach oczywiście wiadomo, że angielski trzeba znać, bo kodujemy po angielsku, prawda? Mhm. Okej, okay. Jakie technologie twoim zdaniem z zakresu frontendu są najczęściej wymagane, jeśli chodzi właśnie o Norwegię i co się najbardziej liczy? Moim zdaniem, no ja tych ofert przejrzałem kilkaset oczywiście, natomiast z takich obserwacji moich bezpośrednich wynika, że jeśli chodzi o frontend, to no oczywiście JavaScript dominuje tak jak wszędzie, przy czym jeśli chodzi o te frameworki, to React i Vue w takiej proporcji 50-50, więc to mnie trochę zainteresowało. Rzadziej się pojawia Angular, ale mnie akurat ten Vue zainteresował. Ja co prawda się uczyłem Reacta, ale kiedyś trafiła mi jakaś rozmowa kwalifikacyjna i zaproszenie na rozmowę do zrobienia takiego zadania w Vue. Ja akurat nic innego wtedy nie robiłem, więc pomyślałem, no zobaczę jak ten framework wygląda, jak się w nim pracuje. Napisałem taką aplikację, która łączy się z API i tam wyświetla taki dashboard z grafami, jakimiś zewnętrznymi bibliotekami. Podobało się akurat tej firmie i dostałem od nich ofertę pracy, no ale to pewnie za chwilę o tym powiemy później. No a natomiast jeśli chodzi o tego Vue i Reacta, no to ja szukałem i w jednym i w drugim oczywiście, bo myślę, że oczywiście poszerzę to tylko twoje szanse na znalezienie pracy. Angulara mi się nie chciało uczyć, więc po prostu z tego całkowicie zrezygnowałem. A tak często z tego, co widziałem w ogłoszeniach o pracę, pojawia się też DevOps, na przykład Kubernetes albo Docker, bo wiele firm po prostu z tej technologii korzysta też i cieszą się, jak nawet juniorzy potrafią, wiedzą przynajmniej o co chodzi i potrafią to rozwijać w takich swoje aplikacje w takich środowiskach. Ja też to robię, jak powiedziałem, że miałem doświadczenie z DevOpsami, szczególnie ja zrobiłem sobie kurs Microsoftu Cloud Computing, Microsoft Azure i to też było mi poczytane jako plus z tego, co się dowiedziałem później od mojego pracodawcy. Mhm. To jeszcze tak zapytam o TypeScript, bo ostatnio dość często się pojawia, w zasadzie też sam trochę wspomniałeś o tym. Czy uważasz, że na samym początku warto się uczyć, albo czy jest on potrzebny, czy do samego znalezienia nie jest istotny, ale warto się już mu przyglądać? Myślę, że ta druga opcja jest bliżej prawdy. Oczywiście, jeśli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej. Natomiast ja uważam, że w moim przypadku rezygnacja z TypeScriptu i nauki jego całkowitej podczas kursu u ciebie i później była super decyzją. Z tego względu, że po prostu no, zaoszczędziła mi dużo materiału i pozwoliła mi skupić się na JavaScript i na tym Reakcie, który no, tak naprawdę odpowiada za powiedzmy 80% pracy. No, jak się później okazało, bardzo szybko mi TypeScript siadł, bo w firmie, w której pracuję, już nawet pytali mnie na rozmowie kwalifikacyjnej, czy znam TypeScript, czy pracowałem kiedyś z TypeScriptem. Oczywiście powiedziałem, że nie, ale jak najbardziej wiem o co chodzi i jak najbardziej jestem chętny do nauczenia się tej technologii, bo jest z perspektywy dzisiejszej, mówię, jest fantastyczne. Po prostu jest kolejny level do JavaScriptu i dosłownie ułatwia bardzo pracę. Złapałem się parę razy na funkcjonalności TypeScript, która mi pomogła i zaoszczędziła mi wiele, może nie godzin, ale minut pracy na czymś innym. Na przykład ostatnio zabierałem się już do pisania jakiejś dużej funkcji, po czym kliknąłem kropkę, no i TypeScript podpowiada, że ta funkcja już ktoś napisał wcześniej za mnie, jest gdzieś po prostu ukryta w naszym kodzie i nie się tam znajduje, więc tego typu rzeczy, podpowiedzi TypeScript i cały ekosystem jest po prostu fantastyczny i jak najbardziej polecam, natomiast osobom, które się uczą, powiedziałbym, że jeśli nie potrzebujecie na razie, no to lepiej skupcie się na JavaScript i na frameworku, a TypeScript przyjdzie późno i to bardzo szybko. Myślę, że w 2-3 tygodnie jest się w stanie nauczyć do takiego stopnia komunikatywnego, żeby się poruszać komfortowo po bibliotekach, z którymi ci tam przyjdzie pracować.
Ja też po prostu uważam, że jak robimy wiele rzeczy na raz, to po prostu nie jesteśmy w stanie też rozdzielić tego, gdzie kończy się TypeScript, gdzie jest ekosystem Reacta, a gdzie jest coś innego i to po prostu dużo utrudnia, więc lepiej to robić po prostu krokami, żeby nie wszystko na raz. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeszcze mam jeden taki przykład, może ci powiem a propos tego, co mówisz. Jak zostałem zatrudniony, to dostałem może 2-3 miesiące po prostu na przyswojenie sobie technologii, których tam miałem pracować. Jedną z nich był właśnie Vue.ux i Next. No i moje szefostwo tam poleciło mi, no zrób sobie jeden projekt ze wszystkich. Natomiast no, nauczone doświadczenie powiedziałem, że lepiej będzie chyba, żeby po prostu zrobić jeden projekt mały w Vue, później jakiś store utworzyć w Vue.uxie, a na koniec dopiero to połączyć i zobaczyć, jak wygląda Next. Ponieważ, no tak jak powiedziałeś, często funkcjonalność po prostu jednej biblioteki zaczyna się mieszać z drugą, jakieś pojęcia się pomieszają i wychodzi z tego taki klops, że trzeba raczej wracać do dokumentacji i szukać, w której technologii dana funkcjonalność leży i jak tego należy korzystać. Więc myślę, że dla nauki też jak najbardziej taka konsekwencja, ale robienie raczej jednej rzeczy dobrze i głęboko niż wielu, a pobieżnie. Wspomniałeś też już, w jaki sposób się uczyłeś, w zasadzie wspomniałeś o mentoringu, który sobie wspólnie robiliśmy, też sam się uczyłeś na samym początku. Jak to ci się sprawdziło? Jakbyś popatrzył z perspektywy czasu, czy na rynku właśnie norweskim akurat był plus, czy minus, może jakoś inaczej byś to rozwiązał wszystko? Czy mógłbyś w ogóle coś podpowiedzieć właśnie osobom, które mają plany tak podobne do ciebie? Ja miałem taką zagwozdkę oczywiście na początku, jak chyba każdy, jaki język programowania wybrać. I padło na Pythona, więc pierwsze może 3 miesiące kodowania to był Python, który się tak ostatecznie nie różni dużo od JavaScriptu, no, natomiast zauważając, że w Oslo pojawia się dużo więcej ofert pracy właśnie z JavaScriptem na frontendzie, postanowiłem to zmienić i dopiero wtedy zacząłem szukać tego jakiegoś odpowiedniego mentoringu i odpowiedniego sposobu nauki. Więc jeśli chodzi o ten mentoring, no to na pewno nie uczyłbym się wtedy Pythona i zrobiłbym od razu JavaScript. No natomiast na pewno to nie był czas stracony, ale mógł to być czas na pewno lepiej zainwestowany. To na pewno. I myślę, że twoja oferta mi bardzo w tym pomogła, no bo sprowadza się tak naprawdę do bardzo gruntownego poznania JavaScriptu i później budowania na tej podstawie jakiejś biegłości w frameworku. I myślę, że to jest dokładnie droga, którą osoby niezwiązane właśnie z branżą IT dotychczas powinny brać i która powinna być dla nich najbardziej odpowiednia. Popatrząc z mojej perspektywy oczywiście, bo nie wszyscy ludzie są tacy sami, no ale mi to bardzo pomogło ograniczenie materiału, powiem w taki sposób. Bo oczywiście nauczyć się możemy wszystkiego, ale kwestia selekcji odpowiedniego materiału, którą wziąłeś ty na swoje barki, myślę, że to było jedna z rzeczy, która najbardziej przyspieszyła właśnie tą moją drogę do znalezienia pracy. Bo wiele razy się pojawiła kwestia, no to zainteresowała mnie jakaś tam technologia i za chwilę się złapałem, że zamiast się uczyć Pythona wtedy, to tam działałem sobie coś w Angularze czy w Svelte. No to nie było sensu żadnego robienia czegoś takiego, no po prostu nie masz takiego długoterminowego celu ani planu, więc tak się programowania raczej nie nauczysz. No tak, jak już mówimy o tej pracy, to oczywiście trzeba powiedzieć sobie o wynagrodzeniu. Jak to wygląda w Norwegii? Na ile można liczyć, jeżeli byśmy szukali pracy jako junior we frontendzie? Ja sobie właśnie zrobiłem taki krótki research jeszcze przed chwilą i wyszło mi na to, że junior na frontendzie może liczyć na około 300 do 520 tysięcy koron norweskich rocznie, co przekłada się na około 135 do 245 tysięcy złotych rocznie. Przy czym ta dolna granica to jest tak naprawdę minimum z minimum i poniżej tego raczej już nikt nie będzie pracował, nawet imigranci za bardzo, którzy przyjechali tutaj i tak szukają raczej na szybko pracy. To może bym dodał, że średnio miesięcznie to wychodzi gdzieś 16 tysięcy, tyle że sprawdziłem sobie i porównując Oslo do Krakowa, to koszty życia to jest co najmniej... No jest gdzieś mniej więcej 160% więcej, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale mimo to i tak wydaje się ten zarobek dużo lepszy niż w Polsce. Przynajmniej no tak statystycznie, bo wiadomo, ciężko to ocenić. Tu pewnie też mógłbyś dużo sam od siebie powiedzieć, że jednak ciężko to tak przełożyć jeden do jeden.
Tak, ciężko to przełożyć jeden do jeden, a tym bardziej, że ja, skoro tu mieszkam i zarabiam w koronach, no to ja tego nie liczę, bo po prostu bym osiwiał, gdybym miał przeliczać każdą koronę na złotówki albo odwrotnie. Powiem tak, że nawet za tą najniższą pensję w Norwegii można bardzo przyzwoicie żyć, nawet w takim ultra drogim mieście jak Oslo. Natomiast jeśli chodzi o mój rent, moje koszty wynajmu mieszkania, to one nie są wyższe wiele od mieszkania w Warszawie, powiedziałbym szczerze. Mieszkam z moją dziewczyną tutaj w samym centrum Oslo i jak najbardziej można to pogodzić i jak najbardziej można tutaj godnie żyć. Nie mówię, że to jakieś kokosy są kosmiczne, bo tak podobno było w Norwegii 10 lat temu, ale mnie tu jeszcze nie było, więc stwierdzić nie mogę. Natomiast nawet przy tych niższych widełkach to już jak najbardziej można sobie komfortowo na spokojnie żyć. Warto też powiedzieć o tym, że no, system socjalny i jakiś ratunek z państwa, gdyby ci się noga podwinęła, to można na to liczyć i to jest bardzo dobrze zorganizowane. Ja też jestem bardzo wdzięczny z tego powodu, że Urząd Pracy mi bardzo pomógł, bo byłem bezrobotny ponad rok, prawie 70 tygodni. Za każdym razem po prostu bez żadnego narzekania pieniążki się na koncie pojawiają. Oczywiście tam stosowne do tego, jak dużo pracowałeś, jak dużo zarabiałeś wcześniej, ale ja podczas tej pandemii, siedząc w domu, nie było nawet chwili, w której bym się zamartwił o jakieś swoje jutro albo o finanse i po prostu mogłem się skupić na programowaniu. A osoby w Urzędzie Pracy Norweskim, jak najbardziej pomocne. Trochę tam pewnie szefostwo też zmusza do tego, żeby ludzi gonili, żeby ludzie szli do pracy i jakoś się aktywizowali społecznie. I tak jest. Co do zasady jest praktyka tego, że trzeba wysyłać 2-3 CV w tygodniu i później się rozliczać, po prostu wysyłać informacje do Urzędu Pracy, gdzie się aplikowało, na jaką pozycję, numer telefonu do ogłaszającego i tak dalej. No więc ja sobie też zacząłem robić takie dokładne moje formularze na Excelu, żeby po prostu śledzić, jak szukam pracy i śledzić swój progres, więc po prostu robiłem jakby dwie pieczenie na jednym ruszcie i wysyłałem im potem to, nad czym pracowałem w zeszłym tygodniu. A też bardzo mi szli na rękę, bo powiedziałem od razu, że w momencie, kiedy się dowiedziałem, kiedy stwierdziłem, że okej, chcę nauczyć się programowania, to poprosiłem ich, że przestańcie mi wysyłać oferty na jakiegoś menedżera, bo ja chcę zmienić branżę i oni mi z tym bardzo pomogli. Najpierw wysłali mnie na kurs norweskiego, później byłem na kursie dla osób poszukujących pracy, to też kolejne dodatkowe godziny. No i zrobiłem to oczywiście chętnie, bo wiedziałem, że osoby, które pracują na tym norweskim rynku pracy, szczególnie z CV, procesem rekrutacyjnym, na pewno mi pomogą. Tym bardziej, że tam miałem jeszcze dodatkowe kilka albo kilkanaście godzin języka, związanego też ze słownictwem oscylującym wokół pracy i to jak najbardziej było korzystne. Muszę też powiedzieć, że w pewnym momencie zauważyłem, że oni organizują kursy dla osób związanych z IT. Ja co prawda nie byłem związany z IT, ale już tam miałem parę projektów na GitHubie, więc ich tam trochę tak, może nie męczyłem, ale wysłałem im kilka maili, żeby mi trochę pomogli i w końcu po rozmowie telefonicznej z moim bezpośrednim koordynatorem, koordynatorka moja stwierdziła, no dobra, no to spróbujemy cię wysłać na taki kurs. I to był kurs dla osób, nazywał się kurs dla osób z background w IT. I na tym głównie robiłem Microsoft Azure i jakieś tam kursy typu Scrum, jakieś zarządzanie pracą i tego typu sprawy. I to mi na pewno bardzo pomogło, bo moje dobre wyniki na tych kursie pomogły mi w tym, że mój koordynator zaczął mnie polecać osobom, które się zgłaszały do Urzędu Pracy, że poszukują deweloperów. No i ja akurat w taki sposób znalazłem pracę. To może jeszcze dopytałbym cię właśnie o ten urząd pracy, bo czy ty musiałeś mieć jakiś specjalny status, żeby móc w ogóle dostać właśnie jakieś dofinansowanie z urzędu pracy? Czy wiesz, z racji tego, że tam już byłeś parę lat, to no nie wiem jak to wygląda w Norwegii, więc ciężko mi ocenić, ale pewnie przyjeżdżając, to tak od razu nie dostaniesz jak gdyby takiej pomocy. Czy ty z racji tego, że tam przepracowałeś parę lat, miałeś, nie wiem, status osoby pracującej, potem straciłeś tą pracę, no to oni ci pomagali? Czy to, jak to formalnie wygląda? No, formalnie oczywiście to wygląda tak, że najpierw musisz coś do garnka włożyć, żeby z niego wyjąć, więc po prostu jakiś tam okres przepracowany na umowie o pracę. Przy czym tutaj o umowę o pracę to nie jest ciężko, bo umów zlecenia jako takich w ogóle nie ma.
A jeśli są, no to służą celowi, czyli zleceniu, a nie po prostu zatrudnieniu ludzi na lata. Więc no, polega to na tym, że wypłaca ci po prostu Urząd Pracy 60% kwoty, którą zarabiałeś do tego czasu. No ale jeśli chodzi o długość okresu zatrudnienia, to chyba nie jest jakiś specjalnie długi. Myślę, że jeśli akurat wypadnie, że jesteś na umowie o pracę i nie z twojej winy ta umowa zostaje rozwiązana, no to wtedy ci się należy jakieś wsparcie. Mhm. A myślisz, że to jest 6 miesięcy, rok, 2 lata? To jest 2 lata wypłat zasiłku w wysokości 60% zarobku. Ale w sensie, ile musisz pracować, żeby otrzymać zasiłek? O tego ci nie powiem dokładnie, bo akurat ja byłem w takiej sytuacji, że ja pracowałem 4 lata. Natomiast myślę, że to będzie taki okres pół roku. Jak ktoś już ma umowę na pół roku, to myślę, że nie powinien się niczym martwić, bo te urzędy no, autentycznie chcą z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia człowiekowi pomóc. Kiedyś tam nawet poszedłem porozmawiać, zadać jakieś pytanie, a propos zatrudnienia. No i pani mi chyba trochę źle zrozumiała, zrozumiała, zapytała. Ale to co, straciłeś pracę, ale masz pieniądze na jedzenie i tak dalej? Mówię, no mam dzięki, więc raczej się martwią o ciebie i akurat to mnie tak trochę rozbawiło i ogrzało, że gdyby coś, to mogę pójść powiedzieć, że potrzebuję i dajcie. Myślę, że nie byłoby tak źle. To naprawdę bardzo fajnie brzmi, ale wróćmy może do naszego tematu wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest miesięczne, tygodniowe, z góry, z dołu. Jak to wygląda? I może którego dnia, bo to też może jest istotne. To wygląda tak jak w Polsce dokładnie, czyli miesięcznie i z dołu. Ja akurat dostaję wypłatę do 15, ale dostawałem już tutaj wypłatę do 5, dostawałem do 10. Więc to kwestia jest indywidualna twojego pracodawcy. Natomiast no, jeśli ktoś tam potrzebuje powiedzmy 5, no to myślę, że nie ma problemu, żeby tam wysłać maila do księgowości i księgowość by taką kwestię myślę, że jest w stanie załatwić i rozliczyć. No też oczywiście z wypłatami nie ma problemu. Nigdy jakoś nie spotykałem się, żeby mi ktoś zalegał chociaż dzień z wypłatą, więc wszystko jest tak jak powinno być. Podatki są odprowadzane. Widziałem też dzisiaj pytanie, chciałeś zadać a propos innych benefitów w Norwegii, no to na pewno fakt, że kwota od podatku wynosi 60 tysięcy koron, co jest akurat taka no, dosyć przyjemna rzecz. To co jeszcze właśnie do wynagrodzenia można byłoby dołączyć? No bo mamy jakby wynagrodzenie, ale są jeszcze jakieś benefity, o których wspomniałeś, może jest coś, co w ogóle nie spotyka się w Polsce, a jest w Norwegii. To wspomniałeś tutaj o tym, że właśnie no jest ta kwota wolna od podatku, to jest związane z wynagrodzeniem, ale czy coś jeszcze jest takiego ciekawego w Norwegii, czego moglibyśmy się spodziewać? Czego moglibyśmy się spodziewać? Myślę, że to dużo zależy od rozmiaru firmy i od no jej płynności finansowej, no bo jak to jest wielka firma, to na pewno może tam większe benefity pracownikowi zaoferować. Natomiast ja pracuję w takim jakby startupie, może był startupem 2 lata temu. No i w tym momencie benefity, które na przykład na mnie spływają, to jest hytta, czyli taki domek letniskowy, mamy dostęp, możemy zarezerwować sobie, czy wyjechać na wakacje, czy na święta, czy na weekend do hytty, która jest służbowa, w góry albo nad morze. Potem dofinansowanie, jeśli na przykład stwierdzisz, że potrzebujesz jakiegoś tam nowego sprzętu, no to z tego co widzę, to pracodawcy są bardzo skłonni to robić. Ja powiedziałem, że potrzebuję nowego komputera, no to poczekaliśmy miesiąc na nową na konferencję tego nowego Apple'a z M1. No i akurat jestem, zamówili mi go i czekam aż po prostu go dostanę, więc dla mnie to jest na pewno benefit, bo to mi zaoszczędzi troszkę pieniążków na to, które bym musiał wydać samemu. A dodatkowo, jeśli chodzi o powierzchnię biurową, no to akurat my podpisujemy umowę z jakimś najemcą, no i on udostępnia restaurację, w której tam można zjeść naprawdę za 1/5 ceny, albo kwestie jak jakiś parking na rowery, czy tam zebranie w piątek na dachu i piwo na koszt firmy. Myślę, że tego typu rzeczy to się aż tak bardzo od Polski nie różni. Są oczywiście jakieś wyjazdy integracyjne, czy go-karty, czy paintball. I tego typu rozrywki jakieś skierowane na team building, powiedziałbym. Mhm. A jak gdyby też przed naszą rozmową wspomniałeś o udziałach w spółce. Czy to potwierdzasz cały czas, że można na coś takiego liczyć, czy to raczej w mniejszej ilości firm? Myślę, że to się no, nie zdarzy tak często, natomiast ja akurat w mojej firmie dostałem
na razie promesę, że dostanę udział w spółce, jeśli w momencie, kiedy wejdę na produkcję, a akurat myśmy zbierali w kampanii takiej finansowej, próbowaliśmy sfinansować po prostu następną naszą rundę w pracy. No i to się powiodło, zebraliśmy tam prawie 5 milionów koron, więc mamy pieniądze na rozwój i no, jak najbardziej to było bardzo korzystne. Szef powiedział, że no, jak najbardziej możesz liczyć na udziały w spółce. Myśmy tych akcji, nie pamiętam ile tam wypuścili, kilka tysięcy, no ale jeszcze zostały, więc mam wpisane w umowę, że takie udziały mi będą przysługiwały w zależności od moich nakładów. No i akurat jeśli o to chodzi, no to trzymam ich za słowo i o to się akurat nie martwię, bo pracuję z tymi ludźmi już pół roku i naprawdę mam fantastyczny zespół, super szefa i jak najbardziej tylko ciepło się mogę o nich wyrażać. No to tylko pozazdrości. To powiedz nam, Martinie, jak w Norwegii junior szuka pracy? Ty wspominałeś o tym, że przez urząd pracy, ale może też coś podpowiesz, w jaki inny sposób moglibyśmy to zrobić? Może są agencje pośrednictwa, może są headhunterzy? Jesteś w stanie nam coś więcej powiedzieć? Jak najbardziej. To może zacznę od końca. Na pewno są headhunterzy i na pewno to są headhunterzy międzynarodowi, bo ja powiem, że podejrzewam, że akurat połowa headhunterów, która do mnie się odezwała na LinkedIn, była Norwegami, a połowa może z Wielkiej Brytanii, tak myślę. Więc myślę, że firmy też norweskie mają umowy z jakimiś większymi agencjami, jak na przykład Glassdoor, która tutaj w Norwegii operuje, albo WA. Zauważyłem też, że są inne strony dotyczące parowania pracowników z pracodawcami. Z takich przykładowych to wszystkie te, które też w Polsce operują, czyli LinkedIn, Job itd., itd. Prężnie działa tutaj akurat jedna, która się nazywa Glassdoor i tam przez nich też myślę, że dwie rozmowy kwalifikacyjne mi wpadły i na które się udałem. A poza tym to głównym takim i najbardziej chyba popularnym serwisem jest fin.no. Jest taki, powiedziałbym, odpowiednik polskiego OLX-a albo jakiegoś Gumtree, na którym tych ogłoszeń się pojawia najwięcej. Wcześniej też wspominałem o tym Urzędzie Pracy NAV, który też przyjmuje chętnie oferty pracy od pracodawców, a później szuka wśród swoich podopiecznych. No i ja właśnie w taki sposób znalazłem pracę. A będąc na kursie dla poszukujących pracy w Norwegii, to też nauczyłem się, że ogromne znaczenie i ogromną wartość ma to, że polecanie przez znajomych albo znajomych znajomych i dzwonienie po prostu do firm. Więc to jest chyba taka rzecz, na którą mi najbardziej zwracali uwagę. Jak znajdziesz ogłoszenie, które cię naprawdę interesuje, to po prostu zadzwoń. Nie wysyłaj maila, tylko zadzwoń i pogadaj z rekruterem bezpośrednio. Wiem, że to na pewno skutkuje i na pewno jest bardzo pozytywne. Bardzo jest dobrze odbierane. Szczególnie jeśli jak zadzwonimy i powiemy coś po norwesku, wtedy wiadomo, że pracodawca cię będzie traktował przychylniej, powiedziałbym. Mm-hmm. No dobrze, to jak jesteśmy przy poszukiwaniu pracy, to powiedz mi, czy takie norweskie CV w jakiś sposób się różni od polskiego? Czy coś musimy dodatkowego nim zawrzeć, albo czegoś nie możemy? Myślę, że nie ma nic takiego, czego byśmy nie mogli zawrzeć. Jeśli chodzi o to, co zawierać, no to też się nie różni bardzo od tego, co w Polsce. I akurat zauważyłem, że jedni rekruterzy polecają wrzucić zdjęcie, niektórzy mówią, że nie wrzucać zdjęcia, żeby cię ktoś nie oceniał po wyglądzie i tak dalej. No ja to po prostu krakowskim targiem zrobiłem to tak po połowie, więc zdecydowałem, że parę wyślę z, parę bez i no próbowałem po prostu zrobić to po swojemu, tam się jakoś nie próbowałem jakieś wzory wstrzelić specjalnie. Wiem, że na pewno nie może być żadnych luk, bo rekruterzy na to zwracają uwagę, jeśli masz przerwę w zatrudnieniu, która tam wynosi rok, półtorej, dwa, to powinieneś mieć jakieś usprawiedliwienie albo jakiś powód, dla którego tak jest, a nie inaczej i o to się pytania pojawiają. No i pewnie też trzeba zwrócić uwagę na te przepisy GDPR, które też w Norwegii obowiązują, pomimo tego, że nie jest w Unii Europejskiej. Więc jeśli nie zawrzemy klauzuli, no to nasza aplikacja może zostać nieprzetworzona. Mm-hmm. A co z listem motywacyjnym? Jak to u Ciebie wygląda? Czy warto, a może nie warto? Akurat na kursie mi mówili, że jak najbardziej warto, ja też z tego założenia wychodzę i zawsze wysyłałem list motywacyjny, zawsze próbowałem jakoś go lekko spersonalizować pod firmę, którą akurat miałem na celu i myślę, że to jest super sprawa do przedstawienia po prostu swojej osoby i trochę powiązania tego
i trochę jakby odkodowania tego CV, dlaczego tak, a nie inaczej. No i to jest też szansa na powiedzenie czegoś więcej o sobie niż tylko wymienienie odnośników swoich zainteresowań. Więc jak najbardziej polecam wysyłać listę. A czy pierwsza informacja od rekrutera to jest raczej mailowa czy telefoniczna w języku angielskim czy norweskim? Co do zasady, to odpisują w języku, w którym się ofertę wysłało i zwykle to jest wiadomość e-mail, natomiast zdarzy się, że ktoś do ciebie zadzwoni i akurat dwie firmy, z którymi ja byłem najdalej, jedną ofertę wybrałem, drugą no, niestety odrzuciłem, ale te osoby do mnie zadzwoniły i wiem, że firma, w której teraz jestem, to prowadzi ze mną rozmowę i rekrutację po norwesku, natomiast ta druga, pomimo tego, że zaznaczyłem, że znam norweski i to byli Norwedzy, jakoś postanowili, że będą prowadzić to w angielskim, no i też tak było, więc tutaj nie ma zasady. Mhm. A z jakich etapów w ogóle składa się rekrutacja, w których brałeś udział? Jak to zazwyczaj wygląda? No takie najbardziej klasyczne to jest rozmowa telefoniczna, później ewentualnie druga rozmowa telefoniczna, później się najczęściej trafia jakiś Zoom kilku albo kilkunastominutowy. No i ostatecznie zaproszenie do siedziby firmy na jakieś spotkanie indywidualne, jeden na jeden czy tam dwa na jeden. Ja akurat byłem w takim momencie, kiedy były wakacje i szefostwo moje było też na wakacjach, więc po prostu z wakacji do mnie zadzwonili na Zoomie i tak się dogadaliśmy. Więc no nie ma zasady, ale jak najbardziej jest jakaś pierwsza rozmowa, druga rozmowa. Akurat u mnie nikt mnie nie pytał o żadne moje umiejętności, bo to chyba wynikało z CV. Nie dostałem też zadania rekrutacyjnego w tej firmie, do której mi się udało dostać i nikt mnie z jakiejś szczegółowej wiedzy nie pytał. Pytali mnie po prostu, umiesz tą technologię, umiesz tą, pracować w tym albo w tym. Ja odpowiadałem, no tak czy nie. No i to tyle. Natomiast też miałem trzy albo cztery inne rozmowy mniej więcej w tym samym czasie, w którym w pierwszym mailu już dostałem zadanie jakieś rekrutacyjne na godzinę czy tam dwie. Jak chcesz, to zrób i przed rozmową i będziemy rozmawiać za jakiś czas, więc weryfikacja wiedzy też jak najbardziej następuje. W jednym przypadku to miał być taki projekt, który sam miałem zrobić u siebie, a w drugim to był jakiś serwis, już nie pamiętam jak się nazywał, ale właśnie serwis do rekrutacji i tam został mi zaprezentowany jakiś kod w Reakcie, miałem poprawić kwestie związane z jakimiś wartościami domyślnymi przy formularzu i po prostu miałem naprawić ten raport, żeby działało, więc to tak to wyglądało. A na jakie elementy w Twojej aplikacji zwracano największą uwagę? Chodzi mi o CV, czy o projekty, a może, nie wiem, list motywacyjny, jak myślisz, co przeważyło? Ja myślę, że przeważył całokształt mojego CV. W zasadzie akurat w tym przypadku, w którym udało mi się tą pracę zlądować, to przeważył całokształt mojego CV, bo rozmawiałem później już z moim szefem indywidualnie już po zatrudnieniu. Z ciekawości go zapytałem, dlaczego zadzwoniłeś do mnie. On mówi, to, że zobaczył takie eklektyczne CV z wieloma zainteresowaniami i z takim ewentualnie, mógłbym powiedzieć, poszukiwaniem swojej drogi i powiedział, że od razu wiedział, że chce do mnie zadzwonić i ze mną przynajmniej porozmawiać, no a później jakoś to się już dosyć pozytywnie ułożyło. Spotkałem się też parę razy z tym jakby komplementem albo z takim docenieniem, że okej, nie pochodzisz, nie masz jakiegoś doświadczenia w branży, nie masz wykształcenia może kierunkowego, ale robiłeś inne ciekawe rzeczy i nauczyłeś się języka i tak dalej, więc naprawdę ludzie to potrafią docenić. Sam byłem bardzo zaskoczony tym, że dostałem czasem aż taki pozytywny feedback, więc to było takie dosyć budujące i już tak naprawdę po pierwszej rozmowie z moim późniejszym szefem wiedziałem, że mnie lubią do tego stopnia, że wystarczy teraz, żebym się jakoś nie potknął na kolejnej rozmowie i myślę, że znajdę pracę. Mhm. A chciałbym się ciebie zapytać, czy Polaka może zdziwić w ogóle w umowie norweskiej o pracę czy B2B coś, co się nie zdarza w Polsce albo nie, może inaczej coś wygląda? Może to być, nie wiem, długość okresu wypowiedzenia czy urlopu? Mhm. To ja może powiem tak, dawno też nie aplikowałem, pisałem umowy w Polsce, ale co zaskakuje niektórych, to na pewno to, że jest miesiąc obowiązkowych wakacji w czerwcu, kiedy się wypłaca Dagpenger, Feriepenger. To są takie pieniądze na wakacje, pracodawca musi ci utrącić 10,2% z każdej wypłaty przez cały rok, a później wypłacić to na wakacje. No i te wakacje po prostu trzeba wziąć i trzeba odpocząć, więc to jest taki naprawdę bardzo lajtowy okres.
Umowy akurat B2B nigdy nie zawierałem, jeśli chodzi o IT, natomiast znam osoby, które to robiły. No i tu obowiązuje jak najbardziej swoboda umów, czyli dogadujesz się indywidualnie z zlecającym, no i wysyłasz fakturę z terminem dwutygodniowym po 2 tygodniach. Pracodawca płaci, więc to akurat też bardzo fajnie tutaj działa. No i no, oczywiście, jeśli ktoś chce zatrudnić cię na umowę zlecenie, no to powinno to jakoś podnieść twoją uważność i czujność, bo raczej czegoś takiego się nie robi. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Długość okresu wypowiedzenia to jest zwykle pół roku. Zdarza się, że się go skraca do 2 miesięcy, do 3 miesięcy, a ja akurat w mojej umowie o pracę nie mam żadnego okresu wypowiedzenia, ani żadnego okresu próbnego. Po prostu dostałem umowę od razu. Okej, ciekawe jest to, że coraz częściej spotykam się z tym, że okres wypowiedzenia to jest właśnie te 6 miesięcy, o których wspomniałeś. W Polsce wydaje mi się, że to się nie zdarza, więc to jest chyba na odwrót, tak? Że akurat w Polsce może kogoś dziwić, że to jest maksymalnie chyba 3 miesiące, a raczej w innych państwach jest to zdecydowanie dłużej. Przynajmniej tak na chwilę obecną to widzę. A powiedz mi, bo ty wspomniałeś, że nie miałeś tego okresu próbnego, ale występuje ten okres próbny? Nie, czy miałeś z tym styczność? Ile on może trwać? Jak najbardziej występuje i no, trwa zwykle 3 miesiące z tego, co się spotykałem i z takiego mojego doświadczenia tak wynika. No, natomiast widziałem też nawet okresy próbne na miesięczne albo nawet dwutygodniowe. No, przy czym charakter tej pracy był troszkę inny, bo to tam akurat kolega dostał umowę jako barman i na niej był dwutygodniowy okres, więc to zależy po prostu chyba też rodzaju pracy, którą się wykonuje. I myślę, że no to po prostu zależy też dosyć indywidualnie, no bo od pracodawcy i pracownika, czego oni od siebie oczekują, bo tak naprawdę powinniśmy być w stanie ułożyć ten stosunek prawny według naszej woli. Oczywiście w ramach przepisów o prawo pracy. To już przemawia przez ciebie prawnik. Tak powiedziałem, prawniczo. Widzisz, nie mam doświadczenia niestety w tym. Tak. To może wróćmy do tych tematów naszych norweskich i umów i tak dalej, i tak dalej. To w zasadzie o to cię już pytałem, o te benefity wspomniałeś, ale może chciałbyś jeszcze coś dodać, bo mówiłeś jak gdyby o tym sprzęcie, że można liczyć, o tym, że można w restauracji sobie zjeść taniej, że jakby możemy skorzystać z tego domku letniskowego. Czy coś tu jeszcze byś dorzucił do takich benefitów, które pojawiają się w branży? No, ja bym powiedział, że to nie różni się pewnie zbytnio od tych benefitów, które są w Polsce. Wiem, że tam na przykład dużo osób dostaje kartę multisport na siłownię czy tam jakieś inne zajęcia. Niektórzy mają pewnie zniżki do jakichś marketów, a jeszcze inni jakieś inne benefity typu LuxMed czy jakieś inne usługi medyczne. No ale akurat szczerze mówiąc, na pewno są w Norwegii usługi medyczne jakieś dofinansowane czy tam współfinansowane przez pracodawcę. No ale też służba zdrowia działa dosyć sprawnie, więc ja akurat nigdy takiej potrzeby nie widziałem i nie patrzyłem na ofertę pracy pod tym kątem, tak powiem tak. To może jeszcze tak podpytam cię, bo czasami się pojawia taki temat prywatnych emerytur albo dodatków do emerytury. Jest coś takiego w Norwegii, czy to się nie praktykuje? Że pracodawca odprowadza jakieś dodatkowe kwoty na jak gdyby twoją przyszłą emeryturę? Może tak być, natomiast to na pewno nie jest konieczność. Myślę, że to jest po prostu dobra wola i też indywidualna umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ja podejrzewam, że to będzie pewnie parę dodatkowych procent, które tam może jeszcze będzie jakoś określone lekkimi odsetkami od tej kwoty po iluś tam latach. No, natomiast ja akurat z takiej instytucji nie korzystam i jeszcze się z nimi nie spotkałem, ale myślę, że jak najbardziej może coś takiego być. A jak wygląda w ogóle dzień pracy albo czas pracy? Czy są przerwy, które się wliczają albo nie wliczają? Ile to trwa? Jak to jest w Norwegii zazwyczaj? Dosyć elastycznie i akurat w moim przypadku, no ja jeszcze pracowałem tak naprawdę w jednej dopiero firmie, więc może się trochę różnić pomiędzy nimi, natomiast dzień pracy trwa około 8 godzin. Ja mam akurat 8 godzin na umowie, natomiast czas wykonywania tej pracy to jest dowolny pomiędzy 8 a 21, więc akurat nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś zadzwonił do mnie i mówi, pracujesz czy nie, czy jesteś w pracy, czy będziesz.
Więc ja mam bardzo elastyczny ten czas, w takim pozytywnym sensie. Jeśli chodzi o przerwy, no to tam cała, jeśli jesteśmy w biurze, no to cała ekipa się tam wybiera mniej więcej w tym samym okresie na lunch około 12. No i to jest oczywiście czas wliczony w czas pracy, więc tam nikomu nic nie odejmuje. Jeśli chodzi o stosunek samych Norwegów, no to taki, przychodzi piątek, to wiadomo, że tam troszkę szybciej się każdy będzie chciał zerwać do domu i z tym pracodawca też nie robi problemu, bo szef często też wychodzi pierwszy, więc no, traktujemy się jak dorośli ludzie, którzy wiedzą, ile należy pracować, więc myślę, że tak długo jak wykonujesz swoją pracę i tak długo jak no, podchodzisz do tego rzetelnie, to nikt nie będzie cię w jakiś dodatkowy sposób stresował i liczył, czy siedziałeś 7,5 godziny, czy 8,5 godziny nad jakimś konkretnym zadaniem, czy w konkretny dzień w pracy. Ale też wspomniałeś, że piątek to już jest taki dzień, w którym ten 8 godzin to rzadko kiedy się przepracowuje. Potwierdzasz czy nie? Tak, potwierdzam, tak jest. No, myślę, że to trochę wynika też z tego, że po prostu z podejścia Norwegów do tematu. Nie wiem, jak pamiętasz, 10 lat temu były zamachy tutaj w Oslo na budynek rządowy przede wszystkim, a później na tej wyspie Utøya. No to zamach był chyba jakoś o 13 i to już połowy ludzi nie było w pracy wtedy. To 10 lat temu już. Tam raczej się za dużo osób nie zostało poszkodowanych, no natomiast no zależy, no zależy, jeśli chodzi o moich przełożonych i moją firmę, to widziałem też parę razy oczywiście, że jest tam jakiś palący problem, czy trzeba coś na szybko załatwić, no to siedzą i w sobotę, więc to akurat mnie nie dziwi i też potem nikt nie próbuje sobie doliczyć tego czasu przepracowanego w sobotę do godzinówki, ale no myślę, że to jest na takich zdrowych zasadach, po prostu nikt nikogo nie próbuje naciągać na pieniądze i przejawia się to na podstawie takiego konsensusu i dogadania się. W zasadzie miałem też zapytać właśnie o te nadgodziny, ale chyba odpowiedziałeś, że w zasadzie raczej ich nie ma i też nikt nie oczekuje, że będą te nadgodziny, ale z drugiej Nie, strony. nie, nie, to na pewno. To na pewno. I powiem jeszcze tyle, że jeśli chodzi o nadgodziny, no to akurat w tej branży nie ma raczej nadgodzin. Ja akurat takiej instytucji u mnie w firmie nie mam i nie brakuje mi jej. Natomiast na przykład są osoby, które znam, które pracują w innych branżach, no to oni tam są w stanie nawet 100-120 godzin nadgodzin w miesiącu zrobić. A stosunek Norwegów jest taki, no, że trochę się dziwią, no bo po co ktoś będzie pracować 200 godzin w miesiącu, jak może przepracować 150 i też ma to, czego potrzebuje, więc nadgodziny to jest taka kwestia raczej związana z imigrantami. Ja wiem, bo ja też dużo tych nadgodzin zrobiłem po przyjechaniu do Norwegii tutaj. Dopiero to jest taka moja pierwsza praca, w której tych nadgodzin nie ma, no i z czego się ostatecznie bardzo cieszę. No też mi się wydaje, że to może być związane z tym, że jednak no, u nas ta płaca minimalna trochę inaczej wygląda niż w Norwegii. Sam powiedziałeś, że te najniższe widełki to pozwalają na dobrym poziomie żyć. U nas raczej to wygląda inaczej. Może też my jesteśmy przyzwyczajeni, że musimy po prostu więcej popracować, żeby coś uzbierać. Może dlatego tak to jest. Na pewno to jest zakodowane w mentalności też i na pewno to zauważyłem, bo nawet ostatnio miałem rozmowę z takim moim przyjacielem, który przyjechał z Polski i właśnie na ten temat rozmawialiśmy, temat nadgodzin i na temat tego, że dla niektórych osób to jest po prostu sposób też na pokazanie swojej produktywności i wybicie się trochę w pracy, że jesteś dłużej w tej pracy i przyjmujemy wtedy, że jesteś bardziej produktywny i więcej pracujesz i ogólnie jesteś bardziej wartościowy dla pracodawcy, ale wiadomo, że nie zawsze tak jest, prawda? A jak to jest z pracą w Norwegii, jeśli chodzi o pracę zdalną? Czy jest powszechniejsza niż stacjonarna, czy nie? Myślę, że nie. Myślę, że może to wyglądać podobnie jak w Polsce, czyli też trochę indywidualnie. Akurat u mnie jest tak, że ja mogę pracować cały czas zdalnie, ale tam wybieram, żeby 2-3 razy w tygodniu, raczej 2 niż 3, się pojawić w biurze i tam przynajmniej pokazać się, że jestem i że żyję i tak dalej. No, myślę, że to tak w tej zasadzie. No dobrze, to powiedz mi jeszcze, jak w Norwegii traktują juniora w zespole? Jak byś ocenił? Och, ja jestem. Ciężko mi stwierdzić, bo tak naprawdę jestem juniorem w pierwszej firmie, natomiast no, akurat w mojej jestem zachwycony, bo bardzo mam komfortowe środowisko pracy. No, mam te elastyczne godziny, więc tak jest tak też, że nikt do mnie nie dzwoni i nie wypytuje. Jeśli chodzi o traktowanie juniorów, no
zauważyłem, że osoby, które już tam mają większe doświadczenie w kontaktach między sobą, potrafią być takie uszczypliwe i tam raczej się trochę zdisować, ale na przykład mnie wszyscy traktują z taką wyrozumiałością jak dziesięciolatka i bardzo mi to pasuje. Bardzo też dużo dostałem czasu, praktycznie tyle, ile potrzebuję na nauczenie się tych technologii, bo jak zostałem zatrudniony, to dostałem stok technologii, z których będę korzystał, no i dostęp do materiałów, z których mogę korzystać i się tego nauczyć, więc sobie tam robiłem może z 3 miesiące sumarycznie w różnych technologiach, różne projekty i na tym się skupiłem, nikt mnie nie gonił, więc podejście do juniorów jest jak najbardziej życzliwe, cierpliwe i tak dalej. To może to też jest właśnie taka istotna informacja, że to niekoniecznie musi być tak, że idziemy do pracy i po prostu od razu musimy wszystko umieć, wszystko zrobić i pierwszego dnia po prostu jesteśmy wrzucani i nie wiadomo w co ręce włożyć, tylko jest trochę tego czasu na dostosowanie się i nauczenie się tych technologii. Nie. Jak najbardziej. Ja na przykład z takiego przykładu mogę powiedzieć, że kiedy dostawałem projekt jakiś do zrobienia i chodziło o konfigurację środowiska na przykład z jakimś naszym serwerem, no to oczywiście byłem jeden na jeden, szef mi pomagał konfigurować wszystkie rzeczy, które potrzebowałem. No taki onboarding jak najbardziej, w zależności od potrzeb, zawsze mogę w każdej porze dnia pracy zadzwonić do mojego przełożonego i tam z nim parę minut na Zoomie spędzić, więc jak najbardziej korzystnie, jak najbardziej mi się to podoba, taki akurat system pomocy ad hoc. Oni też bardzo doceniają samodzielność, bo tam to powiedzieli mi nawet wprost parę razy, że bardzo doceniają samodzielność i są zadowoleni z całego tego naszego zespołu juniorów, że sobie radzą i że sobie radzą sami i dobrze rozwiązują problemy, które tam na nich spadają. To już takie ostatnie pytanko, jedno z ostatnich pytanek mam do ciebie. Jaką książkę polecisz osobie, która chce pracować w IT w Norwegii? No ja właśnie nie wiedziałem, czy chodzi o jakąś książkę związaną z IT wcześniej, czy chodzi o jakąś inną książkę dotyczącą Norwegii. Wiesz, jaką ty polecisz? Nie musi być związana z IT, to wiesz, pełna dowolność. Wiesz co, ja myślę, że osoby, które chcą pracować w IT, na pewno do tych książek mają dostęp i na pewno to jest jakiś standard, czyli książki pewnie o algorytmach, książki jakieś Eloquent JavaScript i tego typu sprawy, to każdy sobie może znaleźć w Google. Natomiast ja myślę, że też dużym elementem pracy w Norwegii i życia w Norwegii jest sama Norwegia, więc polecałbym tutaj książkę takiej znanej na całym świecie polskiej pisarki i akademiczki. Nazywa się Nina Witoszek. Pracuje na Uniwersytecie w Oslo, a książka nazywa się Najlepszy kraj na świecie. To jest taka słodko-gorzka książka, pamflet o życiu w Norwegii i o plusach i minusach socjalizmu, demokracji, no i po prostu takiej norweskiej drogi, więc to bym mógł polecić. Mnie już zaciekawiłeś, a tytuł to już w ogóle? Króciutka książka, może 100 stron ma, to takie jedno popołudnie dłuższe i jak najbardziej miły czas spędzony przy tej lekturze. No to super, będę musiał chyba zajrzeć. To na koniec już ostatnie, definitywne pytanie, gdzie możemy cię znaleźć w sieci? W sieci najlepiej na LinkedIn, jeśli ktoś miałby pytanie albo jakąś wiadomość, czy cokolwiek związanego właśnie z IT czy Norwegią, to bardzo chętnie odpowiem. Myślę, że może e-mail, a poza tym używam tylko Instagrama, więc raczej Instagram i LinkedIn. A na Instagramie jak można cię znaleźć? No to może tam to jest jakiś ciąg liter, więc to wrzucimy w linka pod spodem. To wrzucimy gdzieś linka, tak będzie chyba najlepiej. Jak najbardziej, no. Dobra, super. No to Martinie, to ja bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami. Ja również dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło było cię zobaczyć, Mateuszu, znowu. I pozdrowienia dla wszystkich uczących się i już pracujących w branży IT. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomym, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Zapraszam cię również do oceny podcastu oraz tego odcinka przez lajki, opinie i recenzje. Do usłyszenia. Cześć.